No jak doszło? Doszło, po prostu doszło. Dostałem SMS-a któregoś razu, siedziałem w robocie i dostałem SMS-a od Mateja, czy tam od Daniela Wardzińskiego, że zostałem zaproszony do tej akcji, nie? No i czy się na to zgadzam i że jest taka akcja, oni coś takiego będą chcieli ogarniać. No i tam mniej więcej napisali, jak to będzie wyglądało, że tam się będą do mnie odzywać, tylko żebym był gotowy, czy się na to zgadzam, nie? No i tam minęło chyba miesiąc, dwa, oni się ogarniali, zadzwonili, że zbierają się wszyscy w Warszawie, czy ci co mogą, bo ci co byli, to tam byli we Wrocławiu. No i przyjechaliśmy, nagraliśmy wspólnie numer, nagraliśmy klip i poszło, nie? Po prostu wytypowali tak, jak teraz typują, nie? Mają jakiś tam swój klucz i wybierają i zgłaszają się do tego kogoś. A jaka była twoja pierwsza myśl, jak dostałeś tego SMS-a? Fajnie, ja się ucieszyłem bardzo, nie? Bo to wtedy było... My wtedy chyba nagrywaliśmy jeszcze płytę z Matkiem. Nie było tego całego, kurwa, szału, jaki teraz taki jest, nie, dziwny. No i siedziałem sobie po prostu, normalnie dostaję SMS-a, nie? Z taką wiadomością. No to wiesz, no to zajebista opcja, nie? Tym bardziej, że tam napisane, że nabicie Ostrego, że będzie klip, wiesz. Spoko, no jak tu się nie zgodzić, nie? Zobaczymy. Było pomocne, wiesz, bo my wtedy właśnie, tak jak mówię, robiliśmy płytę. Nie wiedzieliśmy, jak ta płyta jeszcze zażre, nie? Nie wiedzieliśmy, co się będzie działo. I wiesz, no to był przełom, to było takie, no doceniony się poczułem, tak? Że ktoś zauważył, ktoś to widzi bardziej. Zobaczymy, co ta akcja przyniesie. I wiesz, no i próbujemy. No jak się okazało, no pewnym przełomem to było, nie? Wiesz, bardzo pomogła nam w promocji. Akurat to się tak zbiegło, że my mieliśmy wtedy już, zaczynaliśmy promocję płyty, pojechałem tam na Młode Wilki, nagraliśmy to i wiesz, potoczyło się samo do miejsca, w którym jesteśmy teraz. Najchudszy z najchudszych, nieogolona morda. Mógłbym napisać milion wersów o tym projekcie. Pierdolę, możesz zrobić z tym, co zechcesz. Przedstawiać się nie będę, po prostu mów mi bonson. Już kiedyś poznaliśmy się przez serwer. Wbrew pretensjom idę po nieśmiertelność. Wełbię pewność, chuj czy jesteś. Ciężko, bo przyjechaliśmy, wiesz, ja byłem po 8 godzinach podróży ze Szczecina, bo wyjechałem o 23, o godzinie 6 rano byłem w Warszawie. I mieliśmy tylko jeden dzień na nakręcenie tego tam. I lataliśmy po całej Warszawie gorąco, bo Jezus, upał był straszny wtedy. Z torbami, żeśmy biegali. Wiesz, no śmiesznie, no żeśmy wszyscy się spotkali. Z Białasem żeśmy troszeczkę bardziej posiedzieli. No, żeśmy posiedzieli z Białasem trochę intensywniej nad tym numerem. W słońcu. No i jakoś to poszło, nie? Wiesz, no bardzo, bardzo fajnie wspominam, bo bardzo, bardzo fajne doświadczenie. To był chyba pierwszy czy drugi taki klip, który kręciłem, wiesz, poważniejszy, nie? Tym bardziej, że poznaliśmy tam parę osób w Warszawie, nagrywaliśmy w studiu, gdzie chłopaki z Entyfisu nas nagrywali. To w ogóle nie miałem kontaktu, wiesz, z ludźmi, których kiedyś słuchałem, którymi się jarałem, nie? Więc bardzo fajne doświadczenie i fajne wspomnienia z tego mam. Nie wiem, jak doszło, wiesz, no, ankieta była. No, była ankieta i tam od początku widzieliśmy, że strasznie wysoko jesteśmy w tej ankiecie. No i się udało, nie? I nagraliśmy i dzięki temu pojechaliśmy na kemp, gdzie wcześniej nie byłem nigdy na kempie. I wiesz, i pewnie bym nie pojechał, gdybym musiał ja za to zapłacić, bo to za te pieniądze to się można tutaj dobrze nagrzmocić, nie? Przez 3 dni rozbić sobie namiot na Kościuszki i się bawić. Więc wiesz, no wszystko poszło, no ludzie mnie wybrali, tak, ludzie głosowali, no i się udało. Na tym, że nie byłem i żeby zachęcić, wiesz, nagrać, nawinąć coś takiego, co by mnie zachęciło na przykład, nie, wiesz, w tę stronę bardziej pójść. Wiesz, troszeczkę jeszcze powymyślałem, jak może być, tak? Jak będzie, jak może być. Plus, wiesz, no to jest numer, który promuje Hip Hop Camp, tak? Czyli nawet nie będąc tam, to są koncerty, są imprezy, mniej więcej wiesz, jaki jest klimat i co się dzieje, nie? Potem dopiero poznałem ten klimat. Ale wcześniej mogłem się domyślać, jak jest. No i taką tą zwrotkę właśnie, wiesz, no sięgnąłem nie taką, że byłem tam, widziałem, tylko że to ogólnikową bardzo dosyć. Wtedy było grubo strasznie, bo o Jezus, no przecież my wtedy nie graliśmy koncertów, nie? Ja miałem za sobą jakieś tam koncerty, co graliśmy sobie z Orłem, czy coś takie, wiesz, tutaj lokalne.
od nagle wychodzisz na scenę i wiesz, 15 koła ludzi i nie wiesz, jak się zachowają, bo zajebisty koncert był akurat przed chwilą, nie, wiesz. Żeśmy stali z Białasem zesrani, jak widzieliśmy ten koncert tej ekipy przed nami. No to wiesz, mega koncert, nie? I nagle ma wjechać tam 10 Polaczków i wiesz, i nawinąć po prostu zwrotki. Okazało się inaczej, nie? Żeśmy wybiegli tam, a ci ludzie oszaleli, wiesz, my oszaleliśmy. No i spoko, zagraliśmy, dobrze wszystko się udało. Jak już pierwsze wersy, wiesz, weszły, to już wiedziałem, że jest dobrze, nie? Że już można robić wszystko i już popłynęło to dalej. No, popchnęło to dalej, to co, tak jak mówiłem, nie? Byliśmy w trakcie promocji, ruszania z naszą płytą. I to była, wiesz, to była bardzo dobra opcja, nie? Która przyszła po prostu, no, przyszła opcja promocji takiej, co się rzadko kiedy zdarza, tak? Akurat wypuszczamy płytę i wiesz, i jest akcja Młode Wilki, ona miała strasznie duży odbiór, tak? Wiesz, raperzy wrzucali te rzeczy, te linki na swoje fanpage'e. I do wielu ludzi to docierało, nie? I ludzie się, wiesz, wtedy interesowali, bo to było nowe, tak? Coś nowego, taka nowa akcja. I wiesz, no trochę popchnęło nam to, trochę bardzo nam to popchnęło promocję, nie? Oczywiście, wiesz, nie, że gdyby nie Młode Wilki, to nie byśmy nie rapowali, żeby nam się płyta nie przyjęła, bo, wiesz, tego nie wiem, jakby to było. Ale coś, wiesz, ale do pomogła dosyć mocno. Wiesz, to są dwie różne rzeczy, bo na kempie przed tym teraz koncertem już mieliśmy za sobą taką dość dużą trasę, nie? Trasę, no dość dużo koncertów zagraliśmy i mieliśmy już troszeczkę więcej doświadczenia, nie? Z tym byciem na scenie, plus ten klimat nas poniósł. Wiesz, no ja się bałem, że nie będzie ludzi w ogóle, bo żeśmy chodzili koło tych hangarów i patrzymy, tam pięciu Czechów stoi, nie? No. Mówię, dobra, za pół godziny przyjdziemy, gramy i mamy 3 dni zabawy, nie? No, wchodzimy tam, a tam, wiesz, cały hangar do końca. VNM grał w tym samym czasie, VNM miał to samo u siebie, czyli jaka to w ogóle moc jest, nie? Dwa koncerty w tym samym czasie się zaczynają i wszystkie mają komplet ludzi, nie? Wiesz, zajebista opcja. No, jak porównam. No wiesz, chciałbym jeszcze kiedyś zagrać cały koncert na dużej scenie, nie? Więc zobaczymy, jak to będzie, ale ten koncert na kempie był jednym z fajniejszych takich naszych koncertów. Bo wiesz, zajebiste przyjęcie, ludzie się bawili i wiesz, i przyszli na nasz koncert. To jest właśnie zajebiste uczucie, jak grasz swój koncert i wiesz, że ludzie przyszli na ciebie, a nie jak grasz support na przykład, nie? Albo że jesteś, nagle wchodzisz, wiesz, z jednym numerem, nie? Tylko ludzie przyszli naprawdę na ciebie, żeby posłuchać tego, nawijają twoje teksty. I to jest bardzo miłe i zajebiste uczucie, nie? Myślę, że nie, to wiesz... Myślę, że się nie różniła, bo to są ludzie zajarani rapem, nie? Hip-hopem, znali teksty. I to są ci sami ludzie, którzy przychodzą na przykład na koncerty w klubie, nie? No tylko tam było, wiesz, tam było ich trochę więcej. I atmosfera, nie? Klimat cały tam sprzyja na pewno, wiesz, lepszej zabawie, nie? Chociaż w klubie, jak się dobry klimat zrobi, to też jest, wiesz, można się pobawić. No, ale no... Myślę, jeszcze raz pytanie, jak było, czy różni się czymś, tak? Klimatem i atmosferą, tym się różni, nie? Bo ludzie bawią się podobnie. No ja się cieszę, że ze Szczecina ktoś jest, nie? Jest bardzo dobrze, że jesteś ze Szczecina i że ktoś reprezentuje to. Bogu też teraz płytę wypuścił, więc wiesz... Co prawda ta akcja ma, widzę, trochę mniejszy odbiór, jakby... Chociaż wiesz, no z tego co czytam, Mateusz Popkiller tak zwany, pisze, wiesz, na fanpage'u, że się po Wilków zgłaszają wytwórnie już, nie? Wiesz, no są może nauczone już poprzednią akcją też, że warto, skoro zostali wytypowani. No wiesz, no i zobaczymy, co on z tym zrobi, tak? Bo to, że go wybrali, to jest, wiesz, dla niego dobra rzecz, tylko co on z tym zrobi, nie? Bo to, wiesz, to zostać młodym wilkiem, to nie jest, wiesz, to jest dopiero jakiś tam procent tego wszystkiego, bo musisz dalej, wiesz, udowodnić to, nie? Że dobrze się stało, że ciebie wybrali.